Jesteśmy Falda Badia. My jestem. O, sam. Piękne warunki. Słoneczko jest. Petarda. O, będzie może widać. Pozdrawiam was wszystkich. Powolutku sobie zjeżdżamy. Delikatnie nagrywamy. Staram się, jeżeli mi się uda, to chciałbym nagrać cały zjazd. Bardzo ładna trasa. Trasa numer 11. Delikatna, spokojna, rekreacyjna. Widokami. Spokojnie sobie jedziemy. Wyjadę. O malutku. Nie wiem, czy mi się uda nagrać całą trasę, żeby wam pokazać, ale chciałbym po prostu to powolutku sobie. Zjeżdżamy. Bez szaleństw. Idziemy radę. Nie wiem, dlaczego mówię cały czas w liczbie mnogiej, skoro nikogo nie ma. Idziemy. Piękne widoki cały czas. Nie idzie tego wam opisać, jakie to są piękne widoki. Widoczki tutaj i widzę, że to włączają. Spokojnie sobie jadę. Bez szaleństw. Mam tutaj kilku rękawiczkę. Także na spokojnie. Prawie wyhamowali. Tutaj trzeba było trochę większy rozpęd mieć. No ja niestety hamuję akurat, dlatego tutaj się uczą. Widać szkółka, proszę. Tak. A my, o, nabierając prędkości, kursujemy sobie dalej naszą trasą 11, która ze względu na swoją łagodność i bez jakichś tam, nazwijmy to, problemu, idzie sobie nią po prostu pojeździć naprawdę w spokoju i się nogi tutaj nie męczą się aż tak.
jesteśmy drugi dzień. Drugi dzień właśnie na nartach. Trawy sobie spokojnie. Spokojnie sobie tutaj jedziemy. Widać. Cały czas sobie tam zjeżdżamy. Idziemy troszeczkę bliżej tutaj, żeby zobaczyć. To jest. O, już. A my cały czas idziemy naszą 11. Nikogo nie ma, oblężenia. Mamy dzisiaj poniedziałek, nie ma ani Włochów, ani Polaków. Chociaż gdzieś tam słychać mniej więcej jakieś polski język, ale to jest jakiś tam mały procent tego po prostu oblężenia. Zresztą zaraz jak się dojedziemy do naszego, do naszej gondoli, ja to nazywam jajkiem, bo to jest gondola, która ma jajko w kształcie takim. Zresztą też postaram się pokazać wam, jak to mniej więcej tutaj wygląda. To zobaczycie, że nie ma. Od razu będę mógł podejść. Od razu sobie tutaj będę mógł. Podejść. Taka spokojna jazda. Powiem wam szczerze, że mam ściągniętą rękawiczkę i to słonie. Zatrzymałem się na chwileczkę, bo przez przypadek cisnąłem, ponieważ nie czuję ręki. Tak mi jest zimno, ale nie omijając nic, od razu jedziemy dalej, więc nic żeśmy tutaj nie przeoczyli. Z czego jedziemy sobie dalej. Malutkim sobie slalomem. Toż, zobaczcie. Tutaj, gdzie już to malutko słońce jest tak coraz niżej, to jest spodno. I ręka po prostu mi aż tutaj cała zamarznięta mam na tym statywie. Gdzie tutaj sobie po prostu, a tu jest oznakowanie o naszej 11. Bardzo smyki, pojedziemy dużym łódkiem, żeby pokazać. O, uważać, tutaj jest postawiony ratrak, ale wam powiem, że zimno mi tak w rękę dosłownie aż mnie urywa. No nie, nie czuję ją, ale już z poświęcenia do samego końca postaram się to nagrać, bo dosłownie tak zimno, aż cała czerwona. Jajkiem, widzicie teraz, to jest to jajko, o którym wam mówiłem, ta gondolka. I tą gondolką sobie zaraz pojedziemy na górę. Na górę. Tu jesteśmy już, odjechaliśmy już na dół. Tutaj łączenie dwóch tras. Połączenie dwóch tras. Tu pojedziemy, o, na kreskę. Bo musimy się tutaj wcisnąć
ostatnio myśleliście o podwórkę. Tak, i tu jest ta gondolka. Tu jest ta gondolka, o której wam minąłem. O, tu widać mniej więcej, jak to już jesteśmy przy końcu. Tu już tak będę sobie mniej więcej tam hamował, żeby, nazwijmy to, nie robić wam i teraz pokażę, jak wchodzimy sobie do tej gondolki. Ale ręki nie czuję. Ręki nie czuję. Zaraz muszę tylko narki ściągnąć. O, smyk. Smyk. Wrodziłem sobie bez kiku. Ale muszę je wziąć. Na chwilę się rozłączę, ok? Już jesteśmy. Z powrotem pokazuję mniej więcej, jak to wygląda. Myk. Przechodzimy. Muszę mieć maseczkę ubraną, dlatego i zobaczcie, jakie jest oblężenie ludzi. Praktycznie żadne. Wkładamy do wagonika i jedziemy. Nawet wam powiem, że uda mi się nawet wrócić smyk. Nawet mi się udało być samemu. Nawet mi się udało być samemu w wagoniku. O, tu mamy takie na tym miejsce. I będziemy. Jestem sam w jajku i jedziemy jajkiem do góry. I jedziemy smyk. Postaram się tutaj pokazać, jakie są widoki Alta Badia. Jakie tu widoczki, kurcze, z góry. To jest to, co żeśmy zjeżdżali. Tutaj, o, tą trasą żeśmy zjeżdżali. To jest ta. O, tutaj będzie mniej więcej to wszystko widać. Widać doskonale, jakie jest oblężenie na tej trasie. Tutaj idzie druga trasa, ta, która opowiadałem, że się zjeżdża. A my sobie wjeżdżamy na górę. Pozdrawiam was serdecznie. Z Alta Badia, Sławek. Hej.